Cześć, witajcie. Czy zastanawialiście się, co by było, gdyby Cristiano Ronaldo nie trenował piłki nożnej, tylko siatkówkę? Albo Kamil Stok, gdyby nie skakał na nartach, tylko postawił na kajakarstwo górskie? Albo Adam Kszot, gdyby nie ścigał się na 800 metrów, tylko na przykład postawił na łyżwiarstwo szybkie? Przekonajmy się. Znajdujemy się w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. To jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. A teraz chciałbym Wam przedstawić gościa specjalnego naszego odcinka. Przed Wami Adam Kszot! Mistrz świata, mistrz Europy w biegu na 800 metrów. Adam, co słychać? Jeździsz czasami na łyżwach? Jeżdżę na rolkach i tutaj jest duża szansa na to, że uda mi się też przejechać chociaż jakąś rundę. Tak, tak, to jest nasze wyzwanie na dzisiaj, nasz cel. A myślałeś kiedyś, co by było, gdyby nie bieganie, jaki inny sport, indywidualny bądź drużynowy? Nigdy w tych kategoriach nie myślałem. Przez chwilę, jak dobrze wiesz, grałem w piłkę nożną jako dzieciak. Później przeszedłem do lekkiej atletyki. To jest moja wielka pasja. Inne sporty, tak, były po drodze. Wszystkie drużynowe, tam gdzie mogłem z dzieciakami naprawdę się wyżyć porządnie, tą energię rozładować. Ale moją największą miłością no, jest lekka atletyka. I tak na pewno pozostanie. Jesteś gotowy na to wyzwanie? Pewnie, że jestem. Czy ty jesteś gotowy? Wchodzimy w to. Piąteczka, ale będziemy potrzebowali pomocy, będziemy potrzebowali instruktora, a tym trenerem będzie osoba wyjątkowa. Konrad Nieźwiecki, zapraszamy cię do nas. Cześć chłopaki. Witamy. Konrada nie trzeba przedstawiać, to jest brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Brązowy medalista Mistrzostw Świata, czterokrotny olimpijczyk. To zaszczyt i oddajemy się w Twoje ręce. Panowie, bardzo miło mi Was tutaj jest gościć na Arenie Lodowej właśnie w Tomaszowie Mazowieckim. Postaram się dzisiaj, żebyście przejechali pełną rundę 400 metrów bez upadku. Oczywiście, może się uda, ale myślę, że przede wszystkim chcemy się dobrze bawić. Chcę Wam pokazać trochę inną dyscyplinę, z którą do tej pory nie mieliście się okazji zmierzyć. Także mamy świetne tutaj możliwości. Co? Do dzieła. Konrad, zapraszam. Energia nas rozpiera. Bierzemy! Ja! Zrób z nas pęczenistów, Konrad! Cel jest prosty. Przejechać jedno kółko. No. My nie damy rady. My nie damy. I co? Wkładamy łyżwy, wkładamy kostiumy i wchodzimy na lód. Podrobaliście się kiedyś komuś w palce? Dobra, no, postaw się. Dobra. Wróć, bo zaraz się wypieprzysz. Dobra. I ustaw się w ogóle bokiem, tak. No. Tutaj, nie? No, dobra. No. Bliżej tylko niż ja się ustawiłem, bo byłeś pod kątem. Dobra, i... zdejmujemy. No. Się nie schodziło. Czy pomóc panu? Gdzieś bucika? Musisz pociągnąć. Dobrze. Nie, stawię na lód, już stawiam. Od razu. Dobra, dobra, i teraz idziesz do mnie. Idę do ciebie. I teraz druga. No i drugą. I druga. Adam, pomożesz mu? Pomożesz tak. mi? Dobra. Co tu się dobra, wyrabia? I stawiasz na lód. Na lód. O. Co tu się dzieje? Dobra. I przetransportuj się do materacy. Ja pomogę Adamowi. I na lód. Dobra. Ano, fajnie, dobra. Okej. Okay. Nieprawdopodobne. No dobrze, dobrze, dobrze. Adam, spróbuj ustawić ją bardziej jakby w stosunku do kierunku, w kierunku jazdy. Tą lewą, no lepiej trochę. Jeszcze ją odwróć palce na zewnątrz. O, pierwszy krok przekładanki za tobą. O 3000 sekundy! Dobra, myślę, że ważna kwestia hamowania. Słuchajcie, hamowania. Więc hamujemy po prostu tak jak na nartach. Jak uchronić się przed takim upadkiem, kiedy czujemy, że... Najlepiej nie walczyć z tym. Jeżeli masz się położyć, to się lepiej połóż. Tak, i oczywiście rękami szukamy podparcia, tak? Okej, okay, hamujemy pługiem. Hamujemy pługiem. I one są jeszcze gięte w tą stronę, nie? Tutaj.
I to pozwala przy, no możesz zobaczyć w tym miejscu, przy dużych prędkościach trzymacie w łuku. No, no Adam, to no, jest szansa, że to kółko zrobimy. Nie, na 100%, ja już widzę u was ogromny potencjał. Panowie, 800 metrów na bieżni, 1500 metrów na lodzie. Okazuje się, że to są bardzo podobne dyscypliny pod względem ile czasu wam zajmuje pokonanie tego dystansu i też wydolnościowo jest to bardzo podobne. No, czujecie ten sam niesamowity ból, kiedy kończycie swoją konkurencję. Jest się naprawdę można zmęczyć i ja miałem bardzo często zgaszone światła na ostatnich 200 metrach i tak naprawdę leci się tylko na takiej, na automacie, także myślę, że Adam nasz to doskonale. To jest to samo, tak? Ja wtedy niucham, gdzie jest tor. No właśnie, bo dla ciebie dystans dopiero zaczyna się po 600 metrach, tak? Dla ciebie pewnie po 1100. Po 1100. No, tak właśnie jest. U nas od 500 zaczyna się powoli gaśnięcie. Ostatnie 200, no to już jest autopilot. Tak. To jest bardzo fajne uczucie. Mimo to, jak to się może skończyć, że wymiotujemy, że czujemy się fatalnie. Najpierw ci gasną światła, potem dostajesz światło wstrętu, ale wiesz, gdzie jest ta granica. Wiesz, to, co masz na sobie, to ja bym porównał takie bestie na lodzie. Aha. Jak możesz, jak szybko się możesz rozpędzić na tych brzytwach? Tak, dochodzimy do prędkości 60 km na godzinę. Myślę, że przy rekordzie świata na 500 metrów już ta bariera została przekroczona. Tę prędkość rozwija się na wirażach. Tak, to też jest nasz kolejny element, który musimy zaliczyć. Jak się zachować na zakrętach? Na biegu musimy wielokrotnie zmieniać technikę. Na prostej mamy inną technikę, na inną mamy technikę na starcie, tak? Później jest wiraż i tu jest zupełnie inna technika. Tak jak na rolkach, ruch przekładanki pomoże nam pokonać wiraż. Zaraz to spróbujemy. W najgorszym razie zwyczajne odpychanie się, tak? Tak, w najgorszym razie pokażę wam, jak to zrobić, powiedzmy sobie, w alternatywny sposób, ale jak myślę, skleić że... pośladki do lodu. Myślę, że sobie poradzimy. Dobra, to jeszcze ostatnie elementy techniczne, wiraż i zobaczmy, co nam... Wiraż tutaj... myślę, że lepiej jest poćwiczyć na wirażu. Jak on to robi? Część wirażu. Próbujesz? Jedziemy. Próbujecie? Musimy zawrócić i nie wyszło. Zabrzeć ten lód! Chłopaki, hamować umiemy. Startować umiemy. Na wirażu tak średnio, ale damy radę. Czas na challenge. Słuchajcie, 400 metrów do pokonania. Jaki nam czas dajesz? Myślę, że tak świetnie wam idzie, że 60 sekund to jest na pewno granica dla was osiągalna i dacie radę. Super. Piąteczka, powodzenia. Powodzenia. Starcie z tytanem. Lewą nogą do przodu i ruszacie z całej siły pety. Do przodu. Jesteście gotowi? Uwaga. Start! Turbo doładowanie! Walka! Walka ostatnia, prosta! Pierwszy prowadzi, matko jedyna, on to zrobił! Ugasił ten olimpijski płomień nadziei rywali! No i co, daliśmy radę. Adam, jak ci się podobało? Powiedz o twoich wrażeniach. Rewelacja, w ogóle rewelacja. Jestem zauroczony, zakochany. Dzięki ci, Konrad, za wszystkie wskazówki, bo były bezcenne, żeby się utrzymać na nogach. I to, co to właśnie utrzymać na nogach, to i to, czym, to, co mi zapadło w pamięci, że na rolkach jest dużo łatwiej, bo tam koło złapie i ono już tor znajduje, ciach, lecimy, tak, po własnym torze. A tutaj jednak jest ta trudność, że trzeba trafiać w punkt, żeby utrzymać ten tor jazdy, żeby utrzymać technikę, bo w przeciwnym razie lecimy wszędzie, gdzie. Jestem z was dumny, tyle mogłem powiedzieć. Dziękuję. Świetnie wam poszło.
Upadków nie widziałem. No właśnie, także żadnego upadku, słuchajcie. Żadnego upadku, także to świadczy tylko i wyłącznie o waszym świetnym poziomie i o moim chyba trenerskim. To, o swoich trenerskich. To chciałem powiedzieć, że fach trenerski to jest to. Adam, jeżeli będziesz chciał treningów łyżwiarskich użyć w jakiejkolwiek części twojego przygotowania, zapraszam już dzisiaj. Masz pełne wsparcie naszego pięknego obiektu i mnie jako trenera, także... Po igrzyskach letnich przygotowujemy się do zimowych. Super! Panowie, święta coraz bliżej, a Mikołaj od Olimpu ma dla was specjalne prezenty. To dla was, słuchajcie, bardzo dziękuję za mega zaangażowanie, za to, że daliście radę. Także co, korzystajcie z suplementy, odżywki, na pewno wam się przyda do codziennych aktywności. Piąteczka. I jeszcze raz wielkie dzięki. A wam co? Jeżeli się podobało i chcecie kolejnych tego typu challenge'ów, to komentujcie, łapkujcie i dawajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Kolejne małe marzenie. Dzięki. Pięknie.